Cześć, witajcie. Jest mega hałas. Załadunek, transport i inne cuda, więc może być kiepsko. Ale wiecie, ale zerknąć, jak już tu jestem, warto. Najgorzej się wrócić, wiecie, o, do tynku. Najgorzej się wrócić, ale z tego co widzę, to no właśnie. No nie, no niewiarygodnie. Znowu to GoPro rozłączyło. Chciałem powiedzieć, że właśnie, że to ja muszę sobie teraz dograć wszystko. A czemu dograć? A, bo coś, raz, że dźwięk, coś, no tam był załadunek i tak jeszcze wiadwiał, mało co było słuchać. Dwa, ta bateria z GoPro mnie troszkę podirytowała. Mam nadzieję, że to bateria, bo zmieniłem baterię i widzę, że scena się dobrze nagrała, dość długo. A tak naprawdę co ja tam prowadziłem za monolog, no wiadomo, komentowałem co tam jest i też mówiłem, że fajnie, że w sumie wywożą złom, bo no, tak jak widzicie, w sumie dużo blachologii, dużo takiego dziadostwa, typowe złom, a zawsze to jak się zmieni klimat, krajobraz na złomie, to jest lepiej, bo wychodzą jakieś skarby albo po prostu ktoś coś przywiezie. Także tyle dograne za komputera, a teraz wracamy do czasu rzeczywistego. Pyk. Tutaj jeszcze fajny temat, znaczy fajny, to jest pusto, ale to jest niegłupi wózek STILL, bateria 195 kg, o tonę 600, 24 V, 1,2 kW. Dobra, to ciekawostka raczej, tu podejrzewam, że były baterie, raczej tak. Silnik gdzieś pewnie jest tam upchany, a jest to do jeżdżenia. Także taka ciekawostka. O. Taka ciekawostka. Dobra, jedziemy dalej, bo to nie ma nic ciekawego. Co tam słychać tu. Tu nic. Czysta blachologia. Czyściutka. Dupa. Dupa. Zobaczmy, co mamy tu, albo czego nie mamy. Kurde. Tak jak widzicie, szczypce morsa tam jakieś są, ale rozwalone. Tutaj jest chyba najfajniejszy temat. Ta przyczepka. Coś ale robiona dłużyca. Na ośce. Niehamowalnej. Zwykłej. Wiadomo, to jest do wywalenia. Z fajnie przedłużanym tyłem. Że te światła wyjeżdżają na tych rurkach. Tej śruby. Jak te światła w ogóle wyglądają? No, wygląda to jak wygląda. Ale generalnie strasznie fajny temat. I się nad tym serio się nad tym zastanawiam. Jak geometria tu by uszła? 15 koło? 14. Tu by jeszcze uszła geometria. A tutaj... O, na oko też. Bo wiecie, ja kiedyś przeładowałem swoje i mi się koła pokrzywiły. Także tego... No nie wiem, kurde. Autentycznie sam się zastanawiam nad tym. Koło 300 kg by to ważyło. Mogłoby to ważyć koło 300 kg. Jest temat, kurczę, do przemyślenia. Jest temat do przemyślenia. Fajna przyczepa, naprawdę fajna. Długa strasznie. Taka domowa dłużyca. Dobra, nie będę was zanudzał. Nad tym trzeba pomyśleć na spokojnie. Marnotrawienie. Poziom ekspert. BS 315 kg. 1,6 mm. Dwie szpule, no ale czasami tak bywa. Chociaż te o dziwo nie były zardzewiałe, więc to jest jeszcze inna kwestia. Coś my tu mamy. Tu nie, tu nie. Maxim to też nie. Dobra, to kontener obok. Co mamy obok? Co mamy obok? Longmai Camping. Składak. Ale on tu chyba zostanie z tego co widzę. Tam są jakieś narzędzia i narty. Ale Makita to jest. No. Tam są na środku 3 Makity, ale ani dostać, ani nic, więc może niech już tu zostaną. O, jariska. Tyle. Witajcie ponownie. Pierwsza rzecz, tam były 3 szpule drutu, a nie 2. Błędnie powiedziałem, teraz się kapnąłem i pewnie większość z was się pyta, czemu nie wziąłem tej przyczepki. Kurde, taki splot wydarzeń tak naprawdę. Raz, że wtedy na tamten moment nie było nikogo decyzyjnego na złomie. Znaczy decyzyjnego. Już wam tłumaczę o co chodzi. Tam liczą tak około 3,50, może z lekkim haczkiem. Ta dłużnica podejrzewam, że tak 300-350 kg ważyła. No to no już trochę dużo, tak? Przynajmniej takie jest moje zdanie. Osoba decyzyjna, czyli prezes, szef, właściciel, pewnie by mogli zrobić lepszą cenę. Pytanie, czy by zrobili, ale to inna kwestia. Dlatego na tamten moment tego nie wziąłem, nawet nie zarezerwowałem. No i co wam będę... Nie będę wam przecież ściemniał. Jak przyjechałem następnym razem, to już po prostu nie było, tak? Tylko nie mam też pewności, bo tam też ładowali później złom. Akurat tutaj nie ma tego na zdjęciu, ale tam jeszcze dostali pręty zbrojeniowe i to wszystko ładowali. I nie mam pewności, czy ją ktoś kupił, czy ona po prostu też wylądowała w kontenerze. Znaczy w hucie już jest pewnie spalona, stopiona. Także tego nie wiem. No i tyle wam chciałem, tylko tak wiecie, no nie wiem, w formie wyjaśnienia powiedzieć, żeby nie pisać, nie odpisywać każdemu, czemu nie wziąłem przyczepy. No, także cóż, taki odcinek w sumie znowu bez podsumowania, bez żadnych fajnych rzeczy kupionych, no ale kurde, no przecież takie rzeczy też się zdarzają, tak? Niekiedy się trafi dużo rzeczy fajnych, a niekiedy, no to jak ostatnimi razy, nie ma nic. Co poradzić? Nie ma co marudzić. Nie przedłużam. Trzymajcie się, bo pogoda no, coraz gorsza. Czołem!